Tematem tego odcinka będzie muzyka w dzisiejszych czasach. Co mogę o niej powiedzieć? Chyba tylko tyle, że jest chujowa. No i to właściwie wszystko. Cześć. Nie no dobra, żartowałem. Patrząc na to, co się odpierdala, dochodzę do wniosku, że dzisiejsza muzyka robiona jest albo pod nastoletnie gówniary, albo pod totalne pustaki. Zdolności artystyczne dzisiejszych twórców przypominają to. Odpalasz sobie radio, a tam albo One Direction, albo Justin Bieber, albo Tokyo Hotel. A nie, oni już wymarli. Na szczęście. Przełączasz na inną stację, bo jeśli kierujesz się zdrowym rozsądkiem i masz chociaż trochę dobrego gustu, to nie będziesz słuchał takiego syfu. Weźcie już to gówno z ekranu, bo widzów mnie odstrasza. No więc przełączasz, a tam albo Lady Gaga, albo... Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. W takich chwilach dziękuję za to, że jest internet, dzięki któremu mogę słuchać sobie czego chcę. Ciekawe, czy istnieje dziś zespół, który za kilkanaście lub za kilkadziesiąt lat będziemy wspominać tak samo jak Beatlesów, Metallica czy Pink Floyd. Myślę, że o dzisiejszych artystach zapomnimy góra za 5 lat. Chociaż mam nadzieję, że dużo wcześniej. A, no i należy też wspomnieć o klipach tych utworów. Mają one przyciągnąć słuchacza za pomocą gołych dupi i cycków. Nie żebym nie lubił, ale jak będę chciał sobie popatrzeć, to odpalę sobie jakiegoś pocieracza w necie. To wszystko. Jeśli masz konto na Facebooku, a na pewno masz, bo jeśli nie masz, to nie istniejesz, odwiedź mojego fanpage'a. No i podaję też maila, na którego możecie przysyłać pomysły na odcinki. Do tej pory były same chujowe, ale wierzę w was i myślę, że w końcu trafi się coś fajnego. Cześć.